Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym materiale, który w zasadzie mógłby się nazywać Dlaczego nie stać mnie na wakacje w Polsce. Jestem sobie na Starym Mieście, jestem w miejscowości, która nazywa się Nesebar, to jest Bułgaria. Tam daleko widać miejscowość, która się nazywa Złote Piaski, jest typowo turystyczna, a tu jest taka sobie zwiedzaniowa. To się jest pierwsza lepsza restauracja, nazywa się Dedek Grill and Seafood. Ona jest tuż przy samym porcie. A wam mówię to dlatego, żebyście wiedzieli, że to nie jest jakieś tam najtańsze miejsce, jakie może. No bo jest w samym środku Starego Miasta, w części turystycznej, w miejscowości turystycznej. No, pachnie drożyzną jak cholera, tyle że ta drożyzna jest taka bardzo bezobjawna. Jest za to polskie menu i sobie zaraz te polskie menu zobaczymy. Ceny są w lewach, lewe liczcie sobie po 2,50, bo mniej więcej 40 setnych lewy dostaniecie za złotówkę. Swoją drogą nie ma sensu w Polsce wymieniać na euro i przywozić tu euro po to, żeby wymieniać na lewy, bo w tych kantorach też przyjmują bez problemu złotówki. W polskich kantorach też można lewe bez problemu kupić i wystarczy raz tylko stracić na wymianie. Zobaczcie, jakie są ceny. Tutaj pan nie oszukiwał. Jak widzicie, menu jest naprawdę po polsku. Sałatka szopska 7,50, czyli wychodzi jakieś 20 zł. Ale przejdźmy do rzeczy takich bardziej konkretnych, prawda? Czyli na przykład grillowany stek 37 lewa, ale mieszane mięso z grilla za pół kilograma 27 zł, czy to będzie jakieś 70 zł. Tych stek wołowy z sosem pieprzowym, z sosem czosnkowym. Lam sacz, czyli sacz z jagnięciny, bułgarska delicja za pół kilo, 45. Tagliniale z owocami morza, 25 lew, czyli tak 50-65 zł. Jeszcze raz przypominam, starówka. Tam dalej zaraz będzie, są jakieś kościoły z V wieku, jakieś ruiny rzymskie, inne tego typu rzeczy, to moja żona ponagrywała, niedługo będzie na kanale. Tu jest sam port, to jest jedna z najdroższych miejscówek. Lecimy sobie dalej, może od końca. Filet z łososia, 33 lewy, okoń morski z grillowa, morski grillowany ze smażonymi ziemniakami, z czosnkiem i koperkiem, 28 lew. Dorada grillowana ze smażonymi ziemniakami, z czosnkiem i koperkiem, 25. Grillowane luszar podawane ze smażonymi ziemniakami, z czosnkiem i koperkiem, 22 lewy. Filet z pstrąga w cieście piwnym z groźnieczonymi ziemniakami, 20. Z rzeczy innych. Grillowany kotlet schabowy z frytkami 18, czy jakieś 36, no tak między 40 a 50 zł. To jest jedna z droższych knajp, które tutaj widziałem. Sacz z kurczaka lub wieprzowy, bułgarska delicja, 28 lew. Szaszłyki wieprzowe z frytkami 18 lew. Żeberka z grilla w sosie barbecue 21. Lasagna 19. Burger 16. Pierś surszaka w kremowym sosie grzybowym podawana z pieczonymi ziemniakami 18. I wam szczerze, to co mnie tutaj, tu mogę zaświadczyć, to jest jedna z najwyższych cen, jakie tutaj widziałem. Zaraz będziemy sobie przechodzić do kolejnych restauracji. Tam na górze, gdzie klimat jest naprawdę Starego Miasta, widziałem miejscowy, gdzie za burgera z frytkami krzyczeli sobie 8-9 lew. Cały czas lewe liczcie sobie po 2,50. To tutaj inna. Szaszłyk wieprzowy 28 lew. Żeberka wieprzowe 25 lew. Sznycel wiedeński 21. Drodzy Państwo, dalej jakieś kwestie związane z piciem. Zobaczcie, jakie bardzo miłe, bardzo sympatyczne miejsce. Bardzo miły kapitanie. Bardzo miły pan kapitan. Dzień dobry.
Dzień pozdrawiam. Dobry. Bardzo miłe miejsce. I żeby ludzie przychodzili ko mnie. I zwłaszcza tutaj tur operator. A. Pozdrawiamy serdecznie. Pan mnie chyba wziął za Rosjanina. Nie wiem, czy to w dzisiejszych czasach jest komplement, czy nie. Zobaczcie. Menu. Bułgarsko, Bułgaria, Ukraina, angielski, niemiecki, polski. Poza tym, że no, tutaj w Bułgarii jest pełno Ukraińców, jeżdżą bardzo drogimi samochodami. Wszystkiego dobrego, ja vloga kręcę, nie ma problemu? No, nie ma problemu, pozdrawiam. Pan jak w Biedronce, najlepsze restauracje tutaj. I rzeczywiście drogo nie jest, zobaczcie, menu po polsku. Sałatka szopska, 7 lewów, smażone sardynki, 14. Mieszane mięsa z grilla 24 albo 27. Panierowane kalmary, ostatnio modne po tym serialu Squid Game, nie? 17,50. Tu mamy inną część. Znaczy to samo menu. Kurczak w sosie curry 17. Fajita z kurczakiem. Jeśli dobrze rozumiem, to jest 15. Zupa rybna 6,50. Hummus 9,50. Tuż przy samym porcie. Na górze. O, dalej kolejna. Się La Terraza. Tutaj już mają. Patrzę, czy mają po polsku. Nie. Tu mają po rosyjsku. A przepraszam, też mają wersję polską. To jest ciekawe. Tutaj oni prawie zawsze Bułgaria, Ukraina. A tutaj jest angielski, niemiecki, polski. Sałatka wiejska 7,30. Chips, ziemniaki z serem 206,8. Potem mamy na przykład zupka rybna 6,50. No, ceny mniej więcej inne. W Polsce za te pieniądze nie zjesz nawet w typowym, nieturystycznym mieście. Tu jesteśmy w części turbo, powiedziałbym, turystycznej. Będę próbował przechodzić przez jezdnię, nagrywając vloga. O, pan mnie też zaprasza, żebym... Pozdrawiam serdecznie, dzień dobry. Zobaczcie, tu... Widzicie, obsługa miła, sympatyczna, Polaków rozpoznaje, mówi po polsku, restauracja. Zobaczcie, owoce morza, domowa kuchnia, świeża ryba od rana, owoce morza, domowe wino, powitalne. To co poza cenami, naprawdę smacznie, naprawdę, to jest co mnie osobiście bardzo mocno zdziwiło po... że się tak wyranę, że przypieczonych tortillach z kepsa i kepsa na zasadzie kula mocy. To było naprawdę miłe zaskoczenie. I jak widzicie, ja miałem chyba sprzed miesiąca, wrzuciłem taki vlog z innej miejscowości. Tamta się nazywała Złote Piaski. Też do pierwszej lepszej knajpy podszedłem, która miała tam polecenie TripAdvisora. Też nie było drogo. I porównajmy to sobie do paragonów grozy typu 200-300 zł za dwie czy trzy rybki na papierowej tacy. Nie mówię tego dlatego, że jestem ptakiem, który strawia własne gniazdo, broń Boże. Tylko bardzo bym chciał, żeby nasi lokalni przedsiębiorcy, którzy żyją z turystyki, się opamiętali. Bo jeśli za granicą, w kurortach, w których pogoda jest gwarantowana, jest 3 albo nawet 4 razy taniej niż w Polsce, do tego jeszcze nie oszukują, cena jest pewna, jedzenie jest dobre, obsługa jest miła, jest sympatycznie i nie ma takiego poczucia, że każdy tylko czyha na twoją kasę i najchętniej by tą kasę zabrał i wypierdzielił za drzwi, i gdzie po prostu strach coś zamówić, bo nie wiadomo ile razy w cieście obtoczą twoją rybkę, bo potrafią się zdarzać takie cuda, gdzie rybka nagle robi pół kilo albo kilogram, a więcej tam było ciasta niż rybki. No to skoro pogoda lepsza, skoro obsługa miła, sympatyczna, to skoro jest jeszcze wielokrotnie taniej, tak dalej pójdzie, to na polskie morze nie będą przyjeżdżać tak jak teraz.
emeryci z przyzwyczajenia, bo oni wcześniej czy później wymrą. Nie będą przyjeżdżać ludzie, którzy uważają to jako szpan, na zasadzie wow, stać mnie, to pokazuje. Tylko coraz bardziej polskie morze będzie się kojarzyło z tym, no sfrajerzyłem się, pojechałem, przepłaciłem i cholera wie, co z tego mam. Także no, przemawiam trochę do rozsądku jako polski patriota gospodarczy. Opamiętajcie się z cenami, opamiętajcie się z traktowaniem ludzi tak, jak traktujecie, bo za chwilę będą polskie miejscowości, nie daj Boże, świeciły pustkami. Pozdrawiam, do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Pa!